Nie wystarczy kupić maszyny do szycia, żeby zacząć szyć. Do podjęcia pierwszych krawieckich wyzwań potrzebnych jest jeszcze kilka drobnych narzędzi. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy zestaw Taxi Starter, który jest idealnym połączeniem produktów do kupienia wraz z pierwszą maszyną do szycia. Mam na imię Martyna i pokażę Wam jego zalety. Zapraszam! Jako pierwszy krawiecki smartwatch, czyli Taxi Love Purple, magnetyczna bransoletka na rękę. Idealnie trzyma szpilki, ułatwia pracę przy upinaniu materiału czy podczas szycia. Zobaczcie, jak to magnetyczne serduszko idealnie przyciąga wszystkie rozsypane szpilki. Szpilki to oczywiście Taxi 4075, długie stalowe szpilki z kwiatkiem na końcu. Będą idealne do upinania materiału. Nie ma krawca bez porządnej miary. Standardowa miara krawiecka Taxi 4007 to miara o długości 150 cm, dwustronna, z jednej strony żółta, z drugiej biała. Podczas szycia nie obejdzie się bez ostrych obcinaczek. Warto je mieć zaraz obok maszyny, sprawdzą się idealnie do obcinania nitek. Ostre czubki obcinaczek Taxi 4022 naprawdę pozwolą Wam obciąć nitkę w każdym miejscu. Podczas odrysowywania wykrojów przydadzą się nam różne kredki i pisaki. Warto mieć je w różnych wariantach kolorystycznych, tak aby dobrać je odpowiednio do szytego aktualnie materiału. W zestawie Taxi 4013 znajdziecie dwie kredki, białą i czerwoną, do jasnych i ciemnych materiałów. Zobaczcie, jak rysują. Jeśli natomiast potrzebujecie trwalszego znacznika, który nie rozmyje się i nie zniknie od razu po szyciu, spróbujcie Taxi 4015 Purple, on też jest w tym zestawie, znika po 48 godzinach. Usiądźmy na chwilę do maszyny do szycia. Nie wszystkie modele mają nawlekacz nitki, dlatego warto mieć Taxi 4034, czyli taką metalową blaszkę do nawlekania nitki na igłę. Zobaczcie, jak bardzo w prosty sposób można nawlec nitkę na igłę. Warto mieć to narzędzie też podczas szycia ręcznego. Oczywiście w tym zestawie nie mogło zabraknąć zestawu igieł. Taki zestaw Taxi Creative 10 wystarczy Wam naprawdę na długi czas. Pozwoli szyć różnego rodzaju materiały, ponieważ są tutaj igły uniwersalne do jeansu i do jerseyu, a kolorowe oznaczenia pomogą Wam bez problemu odróżnić różne rozmiary i rodzaje igieł. A jak już zaczniecie szyć, to podczas pierwszych spotkań z maszyną przyda Wam się rozpruwacz. Dzięki niemu w łatwy sposób rozprujecie pierwsze nieudane szwy oraz możecie rozciąć nim dziurkę. Zobaczcie, jak prawidłowo użyć taki rozpruwacz. On ma dwa ostrza, jedno zakończone kulką, drugie ostre. Pod materiał wkładamy ostrze z kulką i przeciągamy. Dzięki temu nie uszkodzimy prutego materiału, a ten rozpruwacz zbierze nam idealnie prutą nitkę. Jeśli wsadzilibyśmy go odwrotnie, zobaczcie, długie ostrze może uszkodzić nam materiał. Natomiast jeśli chcemy przeciąć dziurkę, warto zabezpieczyć ją oczywiście szpilkami i długim ostrzem rozcinamy dziurkę. Rozpruwacz Taxi 4024 to naprawdę niezastąpione narzędzie. Jak podoba Wam się zestaw tych 9 produktów? Pamiętajcie dodać do koszyka podczas robienia zakupów. Cześć!